Spotkaliśmy się ponownie z Mateuszem Nowackim z firmy AgroFresh. Mateusz, powiedz coś więcej, na jakim terenie jesteśmy i powiedz coś więcej o pogodzie, bo idzie ocieplenie, każdy spodziewa się startu wegetacji. I czy twoim zdaniem rzeczywiście tak będzie, czy jeszcze pogoda może nas zaskoczyć? Dzień dobry, witam Państwa. Ja myślę, że patrząc na pogodę, przez ostatnie chociażby 2-3 dni już pogoda nam się zrobiła naprawdę fajna, ciepła, słońce jest wysoko. Zresztą widać nawet po roślinach, tak? Pąki coraz bardziej nabrzmiewają, więc tu wilgoć jest w glebie, więc myślę, że rośliny nie będą już długo czekały. Już jest ten czas, że one ruszą. Zresztą już mamy za chwilę koniec marca, niedługo święta Wielkiej Nocy przed nami. Więc myślę, że rośliny już zaczęły te soki gdzieś tam krążyć. Może one jeszcze nie pobierają składników pokarmowych, bo gleba jest jeszcze dosyć zimna i przede wszystkim jeszcze nie ogrzała się tak, żeby rośliny zaczęły pobierać te składniki pokarmowe. No i mamy jeszcze gdzieś tam przygruntowe przymrozki często się trafiają, ale myślę, że kilka słonecznych dni gleba się ogrzeje i ta temperatura będzie rosła tej gleby i rośliny zaczną już żyć. Zresztą już jest na to czas. Ostatnie 2 lata nas do tego przyzwyczaiły, że tak naprawdę pierwsze zabiegi z początkiem marca prawie wykonywaliśmy. W tym roku mamy troszeczkę później. Jest to taki normalny rok, bym powiedział, w naszych warunkach atmosfery. Ale względem ubiegłego roku jesteśmy bardzo spóźnieni, bo ja pierwsze filmy nagrywałam w tamtym roku na początku marca i wtedy już pierwsza tkanka była liściowa, widoczna. Więc... No, tak było, miejmy nadzieję. Znaczy no, w tym roku na pewno to inaczej wygląda, jest już dużo później, ale miejmy nadzieję, że ten okres wegetacji będzie trochę spokojniejszy, nie będziemy mieli tylu przymrozków, które w zeszłym roku nas nawiedzały i ten rok będzie trochę spokojniejszy, jeśli chodzi o warunki atmosferyczne. No, masz rację, Mateusz, ale też nieraz w komentarzach widzę takie opinie, że rok bez przymrozków będzie rokiem niskich cen i niektórzy wręcz czekają. No to temat dyskusyjny. Ja powiem tak, tutaj czy czekają, czy nie czekają. Ciężko mi się do tego odnieść, powiem Ci, Justyna, bo czy to będzie rok urodzaju? Nie wiem, mamy jakieś tam przewrożenia podstawy pąka, w niektórych kwaterach nawet i sadzonych jesienią, czy nawet nie, na krótkopędach są mi przemrożone wiązki przewodzące mocno, dodatkowo gdzieś tam słyszałem jakieś doniesienia, że południowa część Europy, Hiszpania, Włochy już jakieś fale przemrozków teraz miały. Okres wegetacji jest jeszcze długi przed nami, nie mówimy o przymrozki, gradobicia, przede wszystkim samo zawiązanie może być ograniczone. Czas pokaże, tak? A czy to... Ja myślę, że my nie powinniśmy patrzeć jako sadownicy trochę na to, jaka będzie, czy zmarznie, bo jak zmarznie, to jest cena, ale wtedy narzekamy, że za mało, jak jest za dużo, to nie ma ceny. Powinniśmy się skupić na tym, żeby produkować jak najlepszą jakość tego towaru, bo jak wszyscy pokazują, a najbardziej pokazuje to ten sezon z ludźmi, z którymi się rozmawia, którzy kupują, handlują jabłkiem, czy nawet ci, co chcą sprzedać, tak naprawdę wszyscy chętnie kupią ładny towar, a niekoniecznie jest zainteresowanie tym gorszym, gorszej jakości. Nie mówię tutaj już o nawet o w tych miejscach, gdzie zostałyby właśnie jakieś gradobicia przeszły i to jabłko jest po prostu uszkodzone, tylko nawet o tym, gdzie ono jest niewybarwione, słabej jakości, albo bez możliwości długiego transportu, bo to też jest duży problem, jeśli mówimy o owocach. Wyjmujemy często w miarę jędrne owoce z komór chłodniczych, ale po tygodniu, dwóch ta jędrność spada drastycznie i to jest duży problem i na tym się powinniśmy skupić, a później myśleć o sprzedaży. Na wszystko jest czas. Mateusz, zatem skupmy się na aktualnej sytuacji. Z tego co widzę, sadownicy spieszą się, żeby przed tym startem powiedzmy już posprzątać wszystko, co mieli do posprzątania, jeśli chodzi o cięcie, o wymiatanie gałęzi. Jak to wygląda z twojej perspektywy? No i jakie pierwsze zabiegi, jeśli chodzi o nawożenie? Znaczy, no ja myślę, że wszyscy się śpieszą, bo w tym roku gdzieś tam ten okres mrozów zimowych gdzieś tam na pewno spowolnił nam cięcie. Ale z tego co widzę, to w większości się już są to kwatery gdzieś tam czyszczone, ostatnie jakieś tam zabiegi niszczenia tych patyków, rozdrabniania. A przede wszystkim jest to czas gdzieś tam, żeby pomyśleć o pierwszym nawożeniu jakimś startowym, azotowym, żeby te 5-6 tygodni przed kwitnieniem ten azot powinien być podany. Czyli jeśli przyjmijmy, że w okolicach weekendu majowego plus minus rośliny będą nam kwitły, no to jest idealny moment na zastosowanie pierwszych nawozów. W tej kwaterze, w której jesteśmy, jest to kwatera Retiona Prince'a.
Są to w miarę młode drzewka. Z racji wykonania tej analiz glebowych wyszło nam, że tu potasu jest dosyć dużo w glebie, czy jest go dużo, bo jest 240 mg, więc tutaj zostanie ograniczone nawożenie potasowe, zostanie wysiane około 200 kg nawozu wieloskładnikowego, jako taka dawka mikroelementów, troszeczkę wapnia, jako też siarki, i do tego zostanie zastosowane 100-120 kg saletry amonowej, żeby ten azot w granicach 50 kg przed kwitnieniem wprowadzić. Raz, że jest to młody sad, więc jeszcze chcemy, żeby on nam trochę do góry został pogoniony we wzroście. Dwa, żeby ten azot już zdążył się przekształcić w glebie i mógł być pobierany przez rośliny, tak? Tu dodatkowo zostało, jak widzicie Państwo, zastosowane podłoże po pieczarce jesienią, ale tutaj z racji bardziej tego dostarczenia właśnie trochę próchnicy, spulchnienia tej ziemi, jest to kwatera, gdzie sad po sadzie, więc tutaj ten system gleby, jakość tej gleby była trochę ograniczona, mała zawartość tej próchnicy, tutaj był stary sad. Więc to podłoże dlatego zostało zastosowane, tak? Mateusz, a jeśli chodzi o pierwsze zabiegi ochroniarskie, to co planujesz? Znaczy ja myślę, że pierwsze zabiegi, no to tak jak mówiliśmy wcześniej, na pewno będzie to saletra potasowa, już nawet nie patrząc, czy te przemrożenia są większe czy mniejsze, tutaj akurat są, bo to jest Retiona Prince, więc chyba najdotkliwiej odczuł to właśnie ta odmiana, czy ta grupa Jona Goldów. Większość sadowników twierdzi, że właśnie Prince. Bo na przykład na gali jest to zdecydowanie lepiej to wygląda. Więc tutaj, ale tak naprawdę jeśli chodzi o saletrę potasową u nas w gospodarstwie, to już od kilku lat ten pierwszy zabieg, pierwsze dwa zabiegi, no i tu jest tylko różnica dawki, bo pierwsza dawka pójdzie w granicach 10 kg, druga w granicach 5 kg na hektar. No i oczywiście zostanie to z preparatem miedziowym, żeby zabezpieczyć tutaj właśnie pierwszy przyrost młodej tkanki, czy zabezpieczyć właśnie miejsca po pocięciu. Jeszcze z takich ciekawostek, co warto moim zdaniem zrobić, to jest na miejsce gdzieś tam czyszczenia chorób zgorzeli, jeśli to wyczyścimy, zastosować sodę. W granicach tam mniej więcej to jest kilogram na 4 litry wody, spsikać to miejsce rany. Później jest to zamalowywane pastą z fungicydem, żeby zabezpieczyć to miejsce i przede wszystkim ograniczyć rozprzestrzenianie się tej choroby. Jeszcze z takich rzeczy, co często jest stosowane właśnie na zachodzie Europy, to są wysokie dawki cieczy kalifornijskiej. No u nas jest to niestety niedozwolone do zastosowania, ale wiemy, że życie pokazuje różne scenariusze i próbujemy różnych rzeczy, więc wysokie dawki cieczy też będą zabezpieczały właśnie przed chorobami kory i drewna, będą osuszały miejsce wystąpienia tych chorób. A dodatkowo też już zaczniemy jakieś tam ograniczenie, walkę może mamy powiedzieć z chorobami typu mączniak w pierwszych dawkach. Ma to swoje plusy i minusy, ale na pewno plusem jest to, że zastosowanie takiej dużej dawki ogranicza w przypadku jakichś tam wilgoci, deszczy, zmywanie tego preparatu. On się ładnie długo utrzymuje na drzewkach i myślę, że to na ten moment, jeśli chodzi o ochronę, to jak najdłużej mieć, jak możemy, dbajmy o dostarczanie tej miedzi i podawajmy ją zamiast wyskakiwać już z jakimiś tam innymi fungicydami. Na razie tu spokojnie się nam nic nie zadzieje, rośliny powoli budzą się do życia, więc na spokojnie. Mateusz, bardzo mnie ciekawi, jaka w ogóle jest sytuacja teraz, jeśli chodzi o chłodnię, o komorę z kontrolowaną atmosferą? Sadownicy otwierają komory, czy jak to wygląda? Ja myślę, że jak co roku, tak? Bo są oczywiście tacy, którzy trzymają długo to jabłko, czy zaczną otwierać po świętach, ale też nawet dzisiaj miałem telefon od jednego sadownika, który otworzył właśnie komorę, częściowo ją sprzedaje. Zostanie zagazowana i będzie czekała na lepsze ceny, na rozwój sytuacji. Czy na lepsze ceny, czy na gorsze, to myślę, że to nie jest miejsce na rozmowę o cenach owoców. Czy one są dobre, czy za tanie, za drogie, to niech każdy oceni sobie sam, myślę. Ale myślę, że powoli są otwierane te komory. Na pewno dużo komór, tam gdzie było jabłko słabej jakości, czy pogradowe, czy nie przechowywało się tak jak należy, zostały otwierane te komory już w okresie luty-marzec i dużo tego towaru zeszło. Mało tego, gdzieś tam kręcąc się po różnych grupach producenckich widzę to, że
Wiele komór zostało otwartych i są takie grupy, że na przykład z 30 komór zostało im 8 komór jabłka i tylko i wyłącznie dlatego, że kupowali jabłko z zewnątrz, tak to mówią, żeby się wyczyścili, więc to zejście na ten owoc jest, tak? Jest on pożądany i chętnie sprzedawany, więc myślę, że tu problemem z zejściem owocu nie przewidywałbym takich problemów, a zobaczymy, czy wpłynie to w jakimś tam stopniu na ceny tego towaru. Tak? A problemy z jakością są? Czy zależy w jakim przypadku? Myślę, że problemy są, jak co roku, tak? No bo myślę, że takich lat, że problemów może tutaj z jakimiś tam gorzką plamistością, podskórną jest trochę mniej, tak mi się wydaje, ale wszystkie choroby gnilne, gdzie gnicie tego owocu, no tutaj powtarza się schemat tej jesieni bardzo mokrej, gdzie te zabiegi ochrony często nie działały tak jak powinny. No i na pewno wtórniak, tak jak już wspominałem, się pojawia. No ale to pokłosie tak całego sezonu i chłodnej jesieni, gdzie często te zabiegi ciężko było się wstrzelić w okno pogodowe i jeszcze utrzymać okres karencji, zbiory i tak dalej. Tak? Mateusz, jeszcze mam pytanie może tutaj o tą kwaterę. Ile lat ma ten Prince? Ten Prince będzie teraz drugi rok po posadzeniu, tak? A powiedz, jeśli chodzi o to podłoże, to nie bałeś się, bo tu są teraz różne szkoły. Niektórzy uwielbiają podłoże popieczarkowe, inni trochę się obawiają. Znaczy, ja myślę, że jeśli sadzimy sad po sadzie, gdzieś nam brakuje potasu chociażby, może magnezu, jesienią, gdzie rośliny już są uśpione, system korzeniowy nie funkcjonuje, nie pobiera tego, a jest to na pewno świetne źródło właśnie próchnicy, spulchniające nam glebę, więc ja się tutaj tego nie obawiam, to też jest, nie oszukujmy się, ale zaczerpnięte trochę z krajów Beneluxu, tak, Holandia, Belgia, oni tam bardzo dużo stosują podłoża po pieczarce. I myślę, że my u nas w kraju mamy trochę tendencję do przesadzania z nawożeniem na przykład potasem i stąd też gdzieś tam ta jakość pozbiorcza w chłodniach nam wychodzi, stosunek tego wapnia do potasu jest zachwiany w owocu przez to, że gonimy mocno azotem, potasem, żeby te owoce nam wyrastały, a jak wiemy, tak naprawdę musimy się nauczyć produkować takie jabłko 7-8,5 cm. Już nawet patrząc po sobie, każdy z nas chętnie weźmie takie jabłko, naraz je zje, niż wziąć dużego ligola na przykład, którego naraz się nie jest w stanie zjeść, tak? Mateusz, dzięki za dziś, za nasze spotkanie. Kiedy teraz się spotkamy? No będziemy obserwować wegetację, no pewnie w jakimś tam tygodniu poświątecznym, jak już ta roślina nam się bujnie do życia, zobaczymy tej zielonej tkanki i się spotkamy dalej i będziemy mówić, co zrobimy dalej, żeby zasilać te rośliny właśnie przed kwitnieniem, żeby jak najbardziej ograniczyć ten stres, jakim jest kwitnienie, tak? To dzięki. Dziękuję Państwu bardzo.